Zaczynamy. Dzień dobry. Witam serdecznie na panelu tak naprawdę o Odrze, ale też o tym, jak dbać o nasze środowisko, o to, co mamy, co otrzymaliśmy, czyli o naszą naturę. Jak rzeczywiście po tych wydarzeniach, które mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia no, pod koniec lipca, na początku sierpnia tego roku, jak mamy reagować, jak państwo nie zareagowało, jak państwo powinno reagować. Dlatego dzisiaj są ze mną paneliści. Zacznę od pierwszej panelistki, pani Krystyna Siebińska, posłanka z województwa lubuskiego. Pan Marek Drabiński, założyciel Stowarzyszenia Wszystko dla Oławy. I od niedawna szef Oławskiej Platformy Obywatelskiej. Pani Agata Brzezińska, wiceprezes FOTA for Climate, przede wszystkim też ekspertka zajmująca się na co dzień oceną oddziaływań na środowisko. Witamy serdecznie. No i oczywiście na końcu chyba wszystkim nie muszę przedstawiać, ale zrobię to, Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia. Oprócz tego senator, były minister kultury, eurodeputowany. Witamy serdecznie. I tak zacząłbym od pana senatora. Otóż ja, mając na uwadze to, że w tym roku przypadała 25. rocznica heroicznej walki nie tylko Wrocławia, wielu miast i miasteczek w Polsce, no ale ten Wrocław był bardzo zalany przez lody, ta rzeczywiście Odra wystąpiła, te podtopienia były bardzo, bardzo duże. I 25 lat, powiedzmy, wiele rządów próbowało, zabiegało o to, żeby poprawić sytuację na Odrze w tym kontekście, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w 1997 roku. Nawet będzie film za chwilę na Netflixie do oglądnięcia o tej walce między innymi Wrocławia z tą wielką wodą. Natomiast zagoiłem tak, ale przede wszystkim chciałem zapytać, no bo wtedy była wielka woda, walczyliśmy i ty, Bogdanie, stałeś na czele tej walki w Wrocławiu. Natomiast muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tego, że po 25 latach będziemy mieli do czynienia z sytuacją niebywałą, że po prostu Odra zostanie zatruta w taki sposób, że śnięte ryby będą wybierane z rzeki tonami. Czy to nie dziesiątki ton, które zostały wyłowione z Odry, to jest nowa sytuacja i jest też nowe wyzwania, bo 25 lat wyzwań, jak zabezpieczyć Odrę, żeby nie występowała, chociaż myślę, że ostatnie lata są zaniedbane, bo przecież PiS nie wydawał pieniędzy na właśnie budowę tych umocnień przy Odrze. Natomiast mamy zupełnie inne wyzwanie, które wydawałoby się, że mamy za sobą pewne sytuacje z przeszłości, gdzie do Odry nie można było wejść, nie można było się kąpać, a przez ostatnie lata to życie na Odrę wróciło. No właśnie pytanie jest takie, co zrobić, żeby już do takiej sytuacji nie dochodziło. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście zainteresowani także tym tematem. Na wstępie powiem, że oczywiście ta Odra może być pretekstem do takiej rozmowy, gdzie pytania mogą mocno odbiegać. Proszę się nie przejmować. Myślę, że mówię w imieniu nas wszystkich. Odra jest pretekstem do takiej rozmowy, która może dotyczyć szeroko rozumianego problemu środowiska. I teraz kilka tez. Pierwsza teza, obecna ekipa rządząca nie jest aekologiczna, jest antyekologiczna. Druga teza, związana z moim doświadczeniem z powodzi, ważne jest nie tylko, co się dzieje w czasie katastrofy, ale ważne, co się dzieje przed katastrofą, w czasie katastrofy i po katastrofie. Te trzy elementy według mojej oceny są równie ważne i żaden element nie powinien być lekceważony. Trzecia teza, na podstawie mojej kontroli, prowadziłem ją także z Michałem Jarosem, wiemy doskonale, jesteśmy przekonani o tym, że katastrofa tegoroczna nie miała charakteru naturalnego, tylko winny jest człowiek. Podkreślam jeszcze raz, ta katastrofa ma winnych,
i nie dotyczy to przyrody, warunków naturalnych, one się nakładały na ludzkie błędy, liczne ludzkie błędy. I ci winni powinni być znalezieni po to, aby ta katastrofa, krótko mówiąc, się nie powtarzała. I teraz wracając do samego pytania, wrócę do tej drugiej tezy, że ważne jest nie tylko, co się dzieje w czasie, ale także przed. Otóż Wrocław nie wygrałby z powodzią w 97 roku, gdyby nie wykonano pewnych prac przed 97. To było, jak znacie Wrocław, jak nie znacie, to będę dopisywać, ale na przykład remont całej ulicy Grodzkiej. To jest ulica, która stanowi nabrzeże niezwykle istotne dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam znajduje się główny gmach, Aula Leopoldina. Śmiem twierdzić, gdyby nie zrobiono całego tego nabrzeża, szanse na uratowanie Starego Miasta byłyby dużo, dużo mniejsze. Druga rzecz, która została zrobiona, wbrew niestety Uniwersytetowi, wbrew gospodarzom na Ostrowie Tumskim, wbrew także innym instytucjom, to jest wał przeciwpowodziowy Wyspa na Piasek. Ten wał przeciwpowodziowy został skończony 2 tygodnie przed powodzią. Gdyby tego wału nie było, niestety Stare Miasto, a zwłaszcza Ostrów Tumski, znalazłby się pod wodą. Tam przed rozpoczęciem robót nurkowie przy robieniu analizy doszli do 15 metrów w głąb wyspy. Tak była ona mocno podmyta, po prostu wisiała jak skarpa nad Odrą w sposób niewidoczny, ale niezwykle już wypatroszony siłą tego głównego nurtu, który tam zderza się z obiektami Ostrowa Tumskiego. I ostatnia rzecz, która była zrobiona, to były przejścia pod Młynem Maria z jednej i z drugiej strony. Te prace wykonywał Leszek Czarnecki, znany biznesmen, jak Państwo wiedzą, wielki pasjonat nurkowania. I on te rzeczy wykonał swoją firmą, firmą TAN, która została rozwiązana albo przeniesiona potem w stan pewnego spoczynku i innej działalności. Ale te prace były niezwykle istotne. I ostatnia rzecz, sama powódź. Bez wątpienia reakcje na katastrofę muszą być adekwatne. One nie mogą być w żadnym momencie nieprofesjonalne, jeżeli chodzi o finał, czyli obrona w tym wypadku Wrocławia, miasta. Na nią składa się koordynacja wszystkich służb, wykorzystanie gigantycznego, fantastycznego potencjału, jakim był potencjał samych mieszkańców Wrocławia, ale najważniejsza była psychologia. Wrocławianie w 97 bronili swojego miasta. Bronili nie jakiejś cudzej nieruchomości, tylko swoich wartości, także dziedzictwa materialnego, i to się udało zbudować pomimo tego, że jeszcze w 89 roku w badaniach socjologicznych blisko 80% Wrocławia nie wiązało swojego życia zawodowego, rodzinnego z tym miastem. Po roku 97 nie było już wątpliwości, blisko 90% uznawało Wrocław za fantastyczne miejsce do życia, fantastyczne miejsce do pracy, do zakładania rodzin, i to trwa w jakimś sensie do dzisiaj. I ostatnia refleksja. Jeżeli chodzi o katastrofę na Odrze, ja ją dzielę na dwie części. Pierwsza część to jest system. System nie tyle nie działał, bo go nie było. System został rozwalony ustawą o centralizacji Wód Polskich i odpowiedzialności za stan rzek, nie tylko Odry, Wisły i innych rzek. Ten system jest niewydolny, obciążony niekompetencją poszczególnych osób, które odpowiadają za niektóre elementy. Został zniszczony także system reagowania. Zostały zniszczone elementy, które składają się na pozwolenia wodnoprawne. Zniszczone zostały także odpowiedzialności ulokowane niżej, przede wszystkim na samorządzie wojewódzkim, czyli na urzędach marszałkowskich. I doprowadzono do sytuacji takiej, że ten centralny system nie miał szans na to, aby sprawnie zareagować. To jest jeden element. O tym systemie będziemy mówić pewnie wszyscy. A drugi element to jest reakcja na samą katastrofę. Reakcja była spóźniona, nieprofesjonalna, nieadekwatna i źle skoordynowana. Nałożyły się na nią czynniki naturalne, jak ocieplenie klimatu, generalnie niższy poziom wód Odry, ale też legalne, podkreślam, legalne zrzuty, głównie w trzech miejscach. Co z tego, że legalne, jak nie adekwatne do warunków klimatycznych, suszy, niskiego stanu wód, i te trzy zrzuty, Kopalniane, Kędzierzyn i następnie
KGHM doprowadziły do sytuacji takiej, że mieliśmy katastrofę o konsekwencjach i skutkach przekraczających dekadę. Tyle tytułem wstępu. Dziękuję serdecznie. No to teraz, jeżeli mówimy o tym, jak system nie zadziałał, to chciałbym poprosić o głos Krystynę Sibińską, panią poseł z województwa lubuskiego, bo tak naprawdę my na Dolnym Śląsku zauważyliśmy problem. Wcześniej był widziany, czy zauważony został w województwie śląskim. Opolszczyzna, w jakim stopniu pojawiło się kilka śniętych ryb, będę pewnie za chwilę Marka Drabińskiego o to pytał, ale największy problem, najwięcej śniętych ryb pojawiło się realnie w województwie lubuskim. Tam była rzeczywiście katastrofa. W Krośnie Odrzańskim pan burmistrz Cebula miał rzeczywiście, pokazywał te zdjęcia, filmy na początku, jak się jeszcze w tym nikt specjalnie nie interesował w kraju, to wyglądało coś strasznego, na taką katastrofę, z którą do tej pory, no tak jak przynajmniej burmistrz Cebula mówi, nie widział w swoim życiu czegoś takiego. No i my dzisiaj musimy sobie zadać pytanie, tak naprawdę co się wydarzyło, co dzisiaj wiemy. No, my temu służyły też kontrole poselskie, które były robione w wielu województwach. Senator Zdrojewski wspominał, że na Dolnym Śląsku robiliśmy je również, ale te kontrole poselskie były robione w województwie lubuskim i też robione w instytucjach na szczeblu centralnym. Pani poseł Sibińska brała w nich udział, więc proszę cię o to. Dzień dobry dla was wszystkich. Rzeczywiście w momencie, kiedy katastrofa się wydarzyła, najszybciej i najrzetelniej ruszyli z pomocą samorządowcy. I to się nie po raz pierwszy dzieje, że wszystko co się, jak pojawiają się sytuacje kryzysowe, to samorządowcy pierwsi i najlepiej reagują, bo przecież podobnie było z pandemią, podobnie było przy pomocy emigrantom z Ukrainy i podobnie było również teraz w przypadku Odry. Wspomniany Marek Cebula, to jest burmistrz Krosna Odrzańskiego. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo zasługuje naprawdę na wielkie, wielkie oklaski i podziękowania, dlatego że mobilizował nie tylko samorządowców, ale współpracował i z Polskim Związkiem Wędkarstwa i z wolontariuszami i próbował koordynować to. Podczas gdy służby państwowe, do tego wydawałoby się powołane, czekały i obserwowały. I my postanowiliśmy jako posłowie zrobić kontrolę w instytucjach ogólnopolskich i w naszych instytucjach, które powinny odpowiadać za ochronę wód w każdym z województw nadodrzańskich. I to są takie ciekawostki, dlatego że ja mam tutaj cały plik odpowiedzi, bo oczywiście na bieżąco to niewiele informacji mogliśmy uzyskać. To było na zasadzie takiej, że no tak, to nie oni i tak dalej. I ta rozmyta odpowiedzialność, o której wspomniał też pan senator, to właśnie wygląda w ten sposób, że wody są własnością Skarbu Państwa i teoretycznie zajmuje się nimi Wody Polskie. Ale kontrolą stanu wód zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Środowiska poprzez też wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Jak są ryby, czy powiedzmy tam inne zwierzęta, które gdzieś tam żyją, no to badaniem tych zajmuje się Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. A do na przykład już później odławiania śniętych ryb i utrzymanie takie bieżące, to są polskie związki, oddziały Polskiego Związku Wędkarskiego, bo to oni mają zapisane w umowach. Oczywiście są wojewodowie, gdzie jest ich odpowiedzialność jako tych, którzy w momencie, kiedy się pojawia sytuacja kryzysowa, powinny wywoływać sztaby kryzysowe. W związku z taką liczną jak gdyby nadreprezentacją instytucji, które teoretycznie powinny się zajmować, to wygląda na to, że ta odpowiedzialność jest na tyle rozmyta, że z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, to właśnie jest tak, że Wody Polskie to jest moloch, tak? Naprawdę, to jest po prostu coś, co nigdy nie powinno się pojawić w polskim systemie prawnym. Jak bodajże 3-4 lata temu procedowaliśmy ustawę i ja z ramienia klubu prowadziłam tę ustawę, to mówiłam, że to nie są Wody Polskie, to jest po prostu bagno polskie, dlatego że ta instytucja jest nie
niewydolna i odpowiedzi na te pytania właśnie też między innymi to potwierdzają. Dlatego, że te Wody Polskie wzięły się też między innymi stąd, że po wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, które w pewien sposób zabrano samorządom, to również odebrano też te komórki, które się zajmowały melioracjami, właśnie nadzorem nad wodami, też przejęto po prostu włączając to do Wód Polskich. I te Wody Polskie, proszę sobie wyobrazić, no jest instytucja główna i podzielone są zlewnia, zarząd zlewni tu, zarząd zlewni tu, zarząd zlewni tu. I my na przykład w województwie lubuskim mamy dwa zarządy zlewni, w Gorzowie i w Zielonej Górze. Zlewnia Gorzów to odpowiada za Wartę i trochę za Noteć, a w Zielonej Górze trochę za Odrę i tak dalej. I to powoduje, że kontrole, które między innymi w tych dwóch instytucjach mieliśmy, spowodowały, że od nich nie uzyskaliśmy żadnej informacji. Natomiast odpowiedzi dostaliśmy z centrali i podejrzewam, że również wy, jak byliście gdzieś tu w zarządach zlewni, w tym dostaliśmy dokładnie takie same odpowiedzi, bo no to, ale oni tam wszędzie w tych poszczególnych zlewniach są dyrektorzy, są po prostu sztaby administracji, więc to są kolejne takie komórki, które no, utrzymujemy, a ich kompetencje praktycznie są żadne. Taka ciekawostka wynikająca z kontroli. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, o ile jeszcze tam pozostali fachowcy w niedużej części, to proszę sobie wyobrazić, że laboratoria, które podlegały pod wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, zostały scentralizowane. Jest teraz centralne laboratorium badawcze. I taki przykład z Zielonej Góry, gdzie w jednym budynku na samej górze siedzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska, piętro niżej jest laboratorium, ale ten inspektor wojewódzki nie może dać za żadnego zlecenia do laboratorium, które jest piętro poniżej. Musi to iść przez Warszawę i to Warszawa uznaje, które badania są priorytetowe. I również w drugą stronę nie ma tak. Ten inspektor nie ma dostępu do tych badań tak bezpośrednio. To idzie wszystko przez Warszawę, no bo po prostu musiało być to w ten sposób zrobione. I teraz obserwując to, co się działo na Odrze, to ja mam taki w pamięci, wy jesteście młodzi, więc tego nie pamiętacie, ale ja pamiętam, kiedy była katastrofa w Czarnobylu. I wtedy władze PRL-u mówiły, nic się nie stało. Przecież tam taki słynny, to był rzecznik chyba, tak? Urban, rzecznik tak, rządu, on zachęcał, żebyśmy szli na pochody pierwszomajowe. Zapraszał gdzieś tam na Podlasie na grzyby, a na Mazury na ryby, kiedy wszyscy wiemy, że tam szło największe skażenie. I ja mam takie nieodparte wrażenie, że dzisiaj dokładnie tak samo się zachowuje rząd w momencie, kiedy są sytuacje kryzysowe. Pamiętacie, jak były nawałnice na Pomorzu, to wtedy wojewoda pomorski też mówił, że nic się nie stało, on nie będzie puszczał wojska, a tam zginęli ludzie, prawda? I z Odrą dokładnie tak samo. Nasz wojewoda lubuski pływał sobie po rzece i opowiadał, że pojawiły się kormorany, a w ogóle jest świetnie i tak dalej. Fruwał sobie nad Odrą i z góry obserwował i mówił, że jest świetnie, tak? Podczas gdy samorządowcy właśnie, Polski Związek Wędkarski, tytaniczną robotę robili, naprawdę, bo to wszystko było na nich skupione. Nie mieli ubrań, sprzętu, rękawic, tak? Dopiero później zostało uruchomione wojsko. I o co też w tym wszystkim chodzi? Bo tę pracę no, ktoś musiał wykonać i trzeba było wykonać, ale najgorsze jest to, że nikt nie pomyślał o bezpieczeństwie osób, turystów, ludzi, którzy korzystają z Odry w taki czy inny sposób, tak? I nie poszły żadne komunikaty, bo kontrola w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pokazała, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, żeby wysłać takie alerty, musi mieć jak gdyby zlecenie od wojewodów. A takie zlecenia na przykład w przypadku województwa lubuskiego poszło dopiero 12 sierpnia. 12 sierpnia, czyli tak naprawdę skoro pierwsze śnięte ryby pojawiły się 26-27 lipca, to 12 to jest po dwóch tygodniach. W tym czasie nad rzeką, nad Odrą mogło się dziać wszystko. Żadnego alertu i żeby te alerty jeszcze dotarły do wszystkich. Też tak nie było, tak? Też tak nie było. Więc Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
No, my nic nie wiedzieliśmy, dopóki nam nie przysłano. I ja właśnie w ten sposób to obserwuję, że Polacy nic się nie stało, w ogóle panujemy nad wszystkim, ale tak naprawdę to może przeczekajmy, nie komentujmy, nie odzywajmy się, niech samorządowcy sprawę załatwią i niech to wszystko będzie. Jak się pojawili na konferencji pan minister Ozdoba i pan minister, którego nawet nie wiedziałam, że jest taki minister Witkowski, który odpowiada za Odrę w ramach Ministerstwa Infrastruktury, co też jest taką ciekawostką, tak. To też jest taką ciekawostką. To on był gotów wskakiwać, mówi, że się może iść kąpać, prawda? Natomiast na koniec, tak. Wody Polskie podlegają Ministerstwu Infrastruktury, które, no to się kłóci, tak, bo jak gdyby rozumiem inwestycje na Odrze, tak, natomiast na pewno nie ochrona Odry. I ochrona w ogóle zniknęła, bo my dzisiaj mamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kiedyś za naszych czasów było Ministerstwo Ochrony Środowiska. Nie ma teraz ochrony, w związku z tym jest tak, jak jest. To tyle na początek. To wniosek jest oczywiście taki, że realnie to my dzisiaj nie wiemy, kto zatruł tą Odrę. Możemy się tylko domyślać. To jest moim zdaniem największy problem. Wspominając ten Czarnobyl, no to komuniści też ukrywali informacje. To później po prostu świat się dowiedział i już komuniści nie mogli ukrywać. I pojawił się płyn Lugola. Ja pamiętam, miałem chyba z 5 lat, bo to 86. Natomiast no, w tej sytuacji my nie wiemy kto tak naprawdę zawini. Mamy pewne poszlaki, domyślamy się, no, ale niestety tej wiedzy nie mamy. Rząd się po prostu z nami tą wiedzą nie dzieli. Być może sami nie wiedzą, co się na Odrze wydarzyło. Natomiast, no właśnie, może wiedzą, ale nam nie mówią. Natomiast pierwszy taki problem pojawił się w Gliwicach, ale tak naprawdę realnie rozpoczęło się w Oławie. Pierwszy Święty Ryby pojawił się w Lipkach pod koniec lipca, 27 bodajże, 27, 28, 29 to już były Święte Ryby w Oławie. No, i pod koniec lipca wędkarze z Oławy, ale nie tylko z Oławy, wyławiali śnięte ryby. Ten problem nagłośnił lokalny aktywista, ale też pasjonat wędkarstwa, wędkarz Marek Drabiński, który też mnie informował, że jest problem i 2 sierpnia myśmy poinformowali też na konferencji prasowej wszystkich, wysyłając też różnego rodzaju pisma do instytucji z prośbą o wyjaśnienie tego, co się wydarzyło o tą katastrofę, która miała miejsce, ponieważ z Odry wyłowiono ponad 3 tony śniętych ryb i taka sytuacja nie ma, to było tak bez precedensu, taka sytuacja, którą powinniśmy nagłośnić. W związku z tym, Marku, no to jest jak gdyby pytanie do ciebie. Czy uważasz, że przez lata pewne rzeczy, pewne kwestie były tolerowane, jakieś takie nieuprawnione zrzuty do Odry, nie wiadomo jakiej cieczy, jakiego pochodzenia, skąd, z procesów technologicznych. No i pytanie jest takie, czy to w ogóle się zmieniło, przestała ta ciecz, ta woda zanieczyszczona wpływać do Odry, czy dalej to się dzieje? Dzień dobry. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Tutaj zaszczyt jest dla mnie występować przed Państwem, zwłaszcza w tak zacnym gronie. Dziękuję. Króciutko o tym, co tutaj Pan poseł o co pytał. Tak, jestem wędkarzem, jestem takim lokalnym działaczem społecznym, że tak powiem. Zawodowo robię całkiem co innego, natomiast tutaj ochrona środowiska jest mi znana, ponieważ kilka lat temu założyliśmy w Oławie takie lokalne stowarzyszenie pod nazwą Wszystko dla Oławy, które w swoim statucie ma między innymi działanie na rzecz ochrony środowiska. Ponieważ w Oławie trwa od 10 lat już chyba bodajże taki stały proceder zrzutów jednego z zakładów przerabiających makulaturę do kanału żeglugowego rzeki Odry, postanowiliśmy się tym jako stowarzyszenie kilka lat temu już zająć. Może tak króciutko jeszcze wrócę do tej samej katastrofy. Według mnie tutaj tą katastrofę trzeba by było podzielić na 3 etapy. Pierwszy etap to jest to, co się wydarzyło w Gliwicach. Tam już w maju były sygnały o śniętych rybach. Drugi etap to jest Oława.
i kilkanaście kilometrów poniżej Oławy. Przez Wrocław ta fala przychodzi prawie niezauważona, co też potwierdza, że to są trzy różne katastrofy. Natomiast województwo lubuskie i potem zachodniopomorskie to jest już trzecia katastrofa prawdopodobnie spowodowana zrzutami z KGHM-u. Ja tutaj, jeżeli chodzi o Oławę, dlaczego pomiędzy Gliwicami a Oławą nic nie ma? Dlatego, że, znaczy pewność, że to nie jest jedna ciągłość, dlatego, że mamy potwierdzone informacje od kolegów na przykład z brzegu, z Polskiego Związku Wędkarskiego, że w brzegu nie było praktycznie w ogóle śniętych ryb. Były jakieś tam oczywiście pojedyncze sztuki, które zawsze się zdarzają, ale to nie było na taką skalę. Mamy potwierdzenie od samorządowców z Opola, że w Opolu też się nic nie działo. Dlatego ja bym tutaj dzielił po prostu to na trzy rzeczy, które oczywiście wydarzyły się mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście czynniki zewnętrzne też, takie jak niski stan wody, wysoka temperatura, miały tutaj jakiś wpływ na tą katastrofę. Ale wracając do Oławy. Proszę Państwa, 3,3 tony śniętych ryb, jak się później okazało, bo tyle zostało przekazane do utylizacji, wyłowiono głównie z kanału żeglugowego rzeki Odry. To jest taki kanał o długości mniej więcej 2,5 km, szerokości kilkudziesięciu metrów. Na środku tego kanału jest śluza. Do tego kanału, tak jak mówiłem, od blisko 10 lat firma odprowadzała nielegalnie ścieki powstawały z procesu przerobu makulatury. Kilkanaście albo kilkadziesiąt zgłoszeń na przestrzeni tych lat miało miejsce. Generalnie odbywało się to zazwyczaj zawsze w ten sam sposób. Mieszkaniec czy mieszkańcy dzwonią na 112, na numer alarmowy. Są powiadomione straż pożarna, jest powiadomiona policja, jest powiadomione Centrum Zarządzania Kryzysowego przy burmistrzu miasta Oława. Przyjeżdżają te służby na miejsce. No, na sygnale zazwyczaj straż pożarna przyjeżdża. Ten wyciek ustaje, no bo jak straż pożarna przyjeżdża na sygnale, no to ten truciciel, że tak powiem, bo tak go trzeba nazywać, zamyka ten wylot, ten wypływ. Straż pożarna przyjeżdża, stwierdza, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia, bo straż pożarna jest tylko wyposażona w takie czujniki, mierniki, które badają bezpośrednie zagrożenie w danym momencie dla życia i zdrowia. Wyklucza takie zagrożenie. Notatka potem z tego jest przekazywana właśnie do wszystkich służb, m.in. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do Wód Polskich. No i wszyscy mówią, no przecież nic się nie działo. Również pan burmistrz niejednokrotnie na sesji, nawet tutaj, kiedy komendant straży pożarnej się wypowiadał, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, pan burmistrz powiedział wtedy, proszę to podkreślić, proszę to powiedzieć jeszcze głośno, czyli jest to niegroźne dla życia i zdrowia, tak cytuję pana burmistrza. No i tak to przez 10 lat niestety trwa. Taki dzień, i tutaj przytoczę, ponieważ ja zaangażowałem się w to bardzo mocno i regularnie sprawdzam, bo kreatywność prezesa tej firmy naprawdę nieraz, jestem pełen podziwu dla tego pana, bo jak w jednym miejscu gdzieś tam wiemy, że jest obserwowany, to potrafi za tydzień 200 metrów dalej znaleźć jakiś inny wylot i tam to odprowadzać. 5 marca dokładnie taka data utkwiła mi w głowie. Proszę sobie wyobrazić, że znalazłem wąs strażacki pod ciśnieniem, wyprowadzony z tego zakładu, ukryty w krzakach, zakotwiczony, wywieziony łódką na środek tego kanału, którym spuszczał te odpady do tego kanału rzeki Odry. Do tego samego kanału, z którego wyłowiono 31 lipca właśnie ponad 3 tony śniętych ryb. Zadzwoniliśmy znowu na 112, no wiadomo, straż pożarna na sygnale. Teraz bym to zrobił inaczej, no ale wiadomo, że człowiek jest mądry po szkodzie. Przyjechała straż pożarna, wyciek ustał. Ci pracownicy tłumaczyli się, że oni tą wodę pobierali, no, natomiast strażak od razu tutaj powiedział, że tym wężem się nie da pobierać wody, że na pewno wypuszczali. Zresztą na końcu tego węża było widać białą substancję, co potwierdza, że był to odpad pocelulozowy. No i niestety policja przyjechała na miejsce. Nie zabezpieczono w ogóle tych węży, to co dla nas tutaj, dla członków naszego stowarzyszenia jest no niepojętne, bo to był dowód popełnienia przestępstwa tak naprawdę. Czarno na białym wszystko było. Do dzisiaj praktycznie sprawa się rozmyła, a było to bulwersujące. Tak naprawdę to nie wiadomo, ile ten wąż już tam leżał. Mógł leżeć 2 miesiące nawet. To było w marcu, czyli to było w tym roku przed katastrofą. Ja jestem zdania, że tutaj pan poseł mówił, że pierwsze ryby pojawiły się w Lipkach. Tak, one się pojawiły w Lipkach. Lipki są oddalone 4 km od Oławy w górę rzeki. Ryba, co wiem, bo jestem wędkarzem, zresztą ichtiolodzy też to potwierdzają, ryba ucieka, nawet pod prąd potrafi przepłynąć kilka kilometrów
I to ja sobie to tak tłumaczę, że w Lipkach te ryby też były poniżej jazu, jak się okazało, bo powyżej nie było, bo one po prostu uciekały przed czymś, przed co było już w tej wodzie. A w tej wodzie po prostu rozwinęły się glony, bo mamy zdjęcia nawet z drona, że 200-300 metrów w jedną i w drugą stronę koło tego wylotu. Charakterystyczne zielone glony, co mogło doprowadzić właśnie do braku tlenu w tej wodzie i do śmierci tych ryb. Zresztą nie tylko ryb, wszystkich żyjątek, bo sprawdzaliśmy nawet kilka dni temu, podnosiliśmy kamienie do góry, tam zawsze były jakieś małżowiny, były robaczki. Teraz w tym kanale nie ma nic, kompletnie tam nie istnieje życie. Nie wiem, jak to na przykład będzie też przez zimę, bo ten kanał był takim miejscem, doskonałe miejsce dla przezimowania ryb. One sobie tam z rzeki wpływały do tego kanału, przeżywały tam zimę, a teraz nie wiem, jeżeli tam nie ma żadnego pożywienia, co z tymi rybami będzie, które jeszcze dalej w tej rzece żyją, bo nie wierzę, żeby wszystkie ryby w tej Odrze zostały wytrute. One zostały wytrute, tylko część tych ryb. Także tak pokrótce może, żeby już nie przedłużać. To jeszcze, bo jeżeli jesteśmy przy tym, przy ocenie tej katastrofy, ale też przede wszystkim chciałem dopytać panią Agatę Brzezińską, ponieważ na co dzień zajmuje się pani oceną skutków oddziaływania na środowisko, różnego rodzaju inwestycji, posunięć samorządowych, prywatnych, no i też, co tu dużo mówić, takich wylotów, które są zarejestrowane i niezarejestrowane, jest bardzo dużo na Odrze i tych pozwoleń wodnoprawnych jest wydawanych bardzo dużo. Natomiast moim zdaniem, a to wiemy z informacji, które docierały do nas, po kontroli okazało się, że tych miejsc, gdzie woda czy jakaś ciecz jest odprowadzana postprodukcyjna do Odry, jest naprawdę bardzo dużo. Wody Polskie kompletnie tego procederu nie kontrolowały. Pytanie dlaczego i czy mogą kontrolować? No i przede wszystkim w pani ocenie chciałem zapytać, jak to wygląda z tymi różnego rodzaju inwestycjami. No bo powiedzmy, ja rozumiem inwestycje infrastrukturalne, prywatne, na przykład budowę osiedli i tak dalej, ale już jak są firmy, fabryki, które coś produkują, do tego zużywają wodę i oddają po procesie produkcyjnym tą wodę, no to pytanie jest takie, jak to wygląda z tą oceną tych skutków dla środowiska z pani perspektywy i wieloletniego doświadczenia w tej kwestii? Dziękuję, dzień dobry Państwu. To powiem tak, pierwsza rzecz to jest to, że papier wszystko przyjmie. Niestety wiele pozwoleń wodnoprawnych, wiele decyzji środowiskowych jest wydawana dobrze. W tych decyzjach są zawarte pewne obostrzenia, które przedsiębiorca, kopalnia musi spełnić, natomiast w żaden sposób one nie są kontrolowane. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w Polsce nie mamy żadnej stacji, która w czasie rzeczywistym automatycznie mierzy wskaźniki chemiczne, fizyczne i biologiczne wody. Mamy XXI wiek, powinniśmy takie kontrole przeprowadzać. Urzędy... Zaraz sprawdzimy, dobra? Kontynuujemy. Także mamy tutaj kompletny brak kontroli nad realizacją wydanych już pozwoleń. Jeżeli chodzi o uprawnienia, o które pytał pan poseł, Wody Polskie posiadają największe uprawnienia kontrolne w zakresie wód. Wody Polskie mają prawa unieważnić pozwolenie wodoprawne, cofnąć nawet to pozwolenie wodnoprawne. Nie wiem, w ilu przypadkach po kontrolach poselskich, senatorskich coś takiego miało miejsce. Myślę, że powinno mieć miejsce. Natomiast brak kontroli dotyczy także instytucji, która tutaj dzisiaj nie została jeszcze wymieniona, a ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o stan środowiska, a przede wszystkim stan chronionych siedlisk, czyli RDOŚ. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ma również możliwości kontrolne w zakresie kontroli stanu siedlisk, bo proszę pamiętać, że każda rzeka jest siedliskiem wielu gatunków, w tym wielu gatunków chronionych. Przy każdej rzece, z każdą rzeką związane są także
siedliska chronione leśne, łąkowe i różne inne specyficzne miejsca występowania roślin, zwierząt i wszystkiego, co żyje. I tutaj tak naprawdę też zauważalny jest brak w ogóle działania ze strony RDOŚ-u. Jeżeli chodzi o możliwości kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, to też jest taka ciekawostka. Kontrole ścieków odbywają się w taki, powiedzmy, sposób umówiony. One trwają 24 godziny, bo wszelkie metodyki badawcze wykazują, że ta 24-godzinna kontrola, pomiar wody, tych wszystkich parametrów jest najbardziej wiarygodny. Natomiast tak naprawdę można się umówić z przedsiębiorcą i przedsiębiorca może przekazać do badania próbki ścieków ze zbiorników sedymentacyjnych, czyli takich zbiorników, w którym ścieki, prawda, te wszystkie ciężkie frakcje opadają sobie na dno, więc tak naprawdę pobiera się już tą część oczyszczoną ścieków. I to się na przykład odbywa 3-4 razy w roku. Kiedyś kontrole wyglądały tak, że WIOŚ wpadał bez zapowiedzi, brał próbkę jednorazowo, czy na przykład 1,5 godziny pobierał próbkę wody. I robił to dosyć często, więc może warto wrócić do tego starego modelu. Oczywiście Unia Europejska narzuca nam pewien sposób kontroli i właśnie ten 24-godzinny sposób kontroli wynika z przepisów unijnych, ale to nie oznacza, że my tego nie możemy robić lepiej, no zaostrzyć troszeczkę tych kontroli, zwłaszcza, że tak naprawdę jeżeli chodzi o stan wód, to nie mamy pojęcia, w jakim stanie są polskie wody, ponieważ nie robimy tego w czasie rzeczywistym. Jeżeli chodzi o takie kwestie związane z ocenami oddziaływania, tutaj zawsze na etapie procesu tutaj oceny oddziaływania, wszystkie oddziaływania są analizowane w sposób bardzo szczegółowy na wszystkie komponenty, zarówno na zwierzęta, rośliny, na ludzi, a także oddziaływania na zabytki. Wszelkie oddziaływania są zawarte w raporcie i na podstawie tego wydawana jest decyzja środowiskowa. Tylko tak jak wspomniałam, no problemem jest brak kontroli nad realizacją tej decyzji środowiskowej i najprawdopodobniej tutaj w przypadku katastrofy na Odrze możemy mówić o no, całkowitym braku kontroli nad wydaną dokumentacją. I dzięki na przykład działalności wędkarzy, którzy tutaj akurat, jeżeli chodzi o kontrolę stanu jakości wód, są bardzo pomocni. I bardzo często bywa tak, że to pierwsi wędkarze zgłaszają zanieczyszczenie wód. Te sygnały były bagatelizowane. I to też jest problemem, że nie ma komunikacji z urzędem, który no, powinien reagować. Więc tutaj no, można powiedzieć, że najbardziej problematyczne jest brak weryfikacji wydanej dokumentacji. Coś pominęłam? Ja myślę, że na razie to wystarczy tyle od panelistek i panelistów, a teraz i ode mnie, więc proszę teraz o pytania z sali. Umówmy się, że te pytania będą, postaramy się tak, szanujemy parytety, więc prosimy o takie pytania i też prosiłbym o pytania dla naszych panelistów, panelistek w tym sensie, że zadajcie pytania tak, żeby nie cała czwórka odpowiadała, tylko żeby poszczególne osoby. Także oddaję głos sali. Proszę, pierwszy głos. Zgłasza się Natan. Natan był pierwszy. Bardzo proszę. Witam Państwa. Natan z Polanicy Zdrój. Ja mam takie pytanie, czy nie uważają pokrótce, żeby tam, nie wiem, kto czuje się w tym dobrze odpowiedział. Czy nie uważają Państwo, że po prostu ta władza wie, co się stało na Odrze, a w ich interesie jest po prostu nam tego nie mówić, bo mogły być to po prostu państwowe firmy albo, no jak to pani Krystyna powiedziała, molochy, koncerny państwowe. I drugie pytanie, takie króciutkie, ile potrzebuje teraz Odra, żeby się odrodzić i co my, poszczególne osoby, możemy zrobić, albo co właśnie ci mieszkańcy, którzy mieszkają przy Odrze, zrobić, żeby jak najszybciej ta Odra wróciła do tego stanu,
przed którym po prostu ta władza przyzwoliła na jej zanieczyszczenie. Dziękuję. Drugie pytanie to na pewno pani odpowie. Tak, a pierwsze? Tak, a na pierwsze mogę odpowiadać. Ale proszę bardzo, zaczynam od drugiego pytania. Drugie było. Ile czasu potrzeba, by obra się odrodziła? To wszystko tak naprawdę zależy od tego, co dalej będzie zrzucane do Odry. Tak naprawdę w tym momencie powinniśmy stworzyć interdyscyplinarną komisję, która określi nowe warunki korzystania ze zlewni Odry, bo trzeba też pamiętać, że to nie jest tylko kwestia tego, co jest wlewane bezpośrednio do rzeki, ale także co spływa dopływami do rzeki. I ta komisja powinna się złożyć z biologów, z naukowców różnych dziedzin, także z inżynierów, którzy mają wiedzę na temat różnych możliwości technologicznych. Powinniśmy opracować taki plan kryzysowy nowego korzystania ze zlewni rzeki Odry. Pytanie kiedy? No, jeżeli przestaniemy zrzucać, to może zająć kilkanaście lat. Ciężko powiedzieć, bo trzeba też pamiętać o jeszcze jednym bardzo istotnym czynniku, który nakłada się na te wszystkie antropogeniczne czynniki, które jest również antropogeniczne, czyli o zmianie klimatu. Obecnie mamy od kilku lat suszę na terenie Dolnego Śląska. Co roku ta susza jest tak naprawdę pogłębiana. W tym roku były bardzo wysokie temperatury, były bardzo niskie stany wody w Odrze i bardzo niskie przepływy, więc po prostu my stworzyliśmy te warunki dla zakwitu wielu toksycznych glonów, cyjanobakterii i tak dalej. Co my możemy zrobić jako obywatele? To powiem tak, tutaj to zatrywanie Odry zaczyna się od osoby prywatnej. To najlepiej widać w gminach wiejskich. To jest norma, że wiemy, kto wylewa swoje szambo na łąki, kto wylewa swoje szambo do rowu melioracyjnego. Być może powinniśmy rozmawiać z tymi ludźmi, zgłaszać takie incydenty. Powinniśmy też pamiętać o tym, że podstawową jednostką ochrony środowiska w każdej gminie jest burmistrz czy prezydent. Powinniśmy zgłaszać do tych instytucji takie naruszenia i no, wymuszać jakieś działania ze strony władz, ponieważ no, oczywiście my nie zanieczyścimy jednym zrzutem szamba w taki sposób rzeki, jak zrobi to kopalnia, wiadomo, natomiast to wszystko się sumuje. Zwłaszcza w takich warunkach pogodowych, atmosferycznych, które mamy obecnie. Dlatego dobrze, że zwrócił pan uwagę na ten najniższy element, czyli pojedynczą osobę. Dziękuję. Czyli ta Odra to był efekt po prostu nieodpowiedzialności poszczególnych ludzi od tych najmniejszych do tych największych. Te zaniedbania były przez wiele lat, się skupiły na tą katastrofę i teraz my musimy mieć taką obywatelską postawę, by to zaprzestać. Nie wiem, czy jest to możliwe. Powiem tak, no nie zrzucałabym tutaj, nie odwracałabym kota ogonem, to jednak to są zaniedbania dużych użytkowników wód i to są też zaniedbania urzędów, które, tak jak wspomniałam we wcześniejszej wypowiedzi, nie kontrolują realizacji pozwoleń wodnoprawnych, nie kontrolują realizacji wydanych decyzji środowiskowych. Więc tutaj przede wszystkim presja powinna pójść na dużych użytkowników wód, ale także presja powinna pójść na urzędy, żeby urzędy wykorzystywały swoje nadane im możliwości kontrolne, a także możliwości karne, bo każda instytucja ma możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego, karnego przeciwko zatruwającemu środowisko użytkownikowi. Ja może jeszcze dopowiem tutaj. Miałem przyjemność uczestniczyć w komisji senackiej w sierpniu i ja tam na tej komisji nawet zaproponowałem powstanie tak zwanej policji środowiskowej. Ja nie wiedziałem, bo tutaj pani powiedziała o tym, że dyrektywy unijne nas troszkę blokują w tej kontroli, że one muszą być takie, a nie inne, ale ja uważam, że w takim wypadku powinniśmy wystąpić jako państwo do Komisji Europejskiej o zmianę tych dyrektyw i zrobienie dla nas wyjątku, bo my sobie z tym nie poradzimy. Taka policja środowiskowa na wzór policji skarbowej, to uważam, że dopiero by wtedy była jakaś efektywna w tym całym naszym działaniu, bo tak jak wcześniej mówiłem, dzwoniąc pod numer 112, to jest bicie głową w ścianę. Policja, która by miała pełne uprawnienia do wejścia na teren zakładu w każdej chwili, nie przyjeżdżałaby na sygnale bez ostrzeżenia, myślę, że załatwiłaby sprawę. No i podwyższenie mandatów. To niedawno teraz te mandaty w zeszłym miesiącu bodajże zostały podniesione. Nie wiem do jakiej kwoty, ale też do niewielkiej.
taki, tak, dobrze, proszę. Nie, skończ, bo ja odpowiem na to pierwsze. Dobra, taki zakład, o którym ja wspomniałem, szacujemy, że w ciągu roku około 1 000 000 złotych zaoszczędza na tym, że nie utylizuje tych odpadów, czyli tylko spuszcza je do rzeki, więc zapłacenie takiego mandatu nawet raz w miesiącu 500 zł, do niedawna tyle wynosił taki mandat, no to jest śmieszne, ale tak jest niestety. Tak, tak. Ja tylko jeszcze dodam, że mamy też straż rybacką i też być może to by było rozszerzenie jej kompetencji, dodanie nowych i zbudowanie nowego modelu, bo też jest kwestia, tu panie senatorze, warto to wspomnieć, że jest kwestia też, jeżeli rozmawiamy o klimacie, no to też zanieczyszczonego powietrza. I tu też potrzebujemy takiego wsparcia, bo Straż Miejska często sobie kompletnie z tym nie radzi, bo nie ma uprawnień. Ale oddaję głos najpierw panu senatorowi, a później pani poseł. Tak, ja odpowiem na to pierwsze pytanie z jedną tylko uwagą. Według mojej oceny rząd źle interpretuje dyrektywy europejskie. Znaczy dyrektywy europejskie nie blokują, wręcz odwrotnie, nakazują kontrolę stanu środowiska we wszystkich jej elementach. Natomiast interpretacja, czego nie wolno, według mojej oceny jest niewłaściwa. Natomiast odpowiadając na to pierwsze pytanie, z moich posiadanych dokumentów przeze mnie wynika, że rząd wie bardzo dużo. Z analiz wykonanych także przez Polską Akademię Nauk wynika bez żadnych wątpliwości, że zawinił człowiek. Czy to było 5 osób, 10, tego nie wiemy. Natomiast od razu powiem, że każde pozwolenie wodnoprawne jest wydawane nie na instytucję, tylko na osobę, która jest odpowiedzialna w tej instytucji za wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego. Więc wiedzą bardzo dużo. Jeden z dokumentów, który powstał we Wrocławiu z datą 3 sierpnia, zawiera w sobie zdanie, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, która ma charakter nienaturalny. Tam jest wprost napisane. Ta katastrofa ma charakter nienaturalny. Pismo zostało przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, a z Urzędu Wojewódzkiego do niektórych innych instytucji i potem do premiera za pośrednictwem ministra. Trzeci element bardzo istotny. Wszyscy zdają sobie sprawę, odpowiedzialni za stan wód, że system nie działa. Znaczy moje rozmowy w Wodach Polskich tu na poziomie regionalnym, na Norwida, tam pracownicy wysokiego szczebla skarżyli się na to, że ten system nie działa. Mówiła o tym przede wszystkim pani poseł, nasza koleżanka, że dostępność do badań, jak i również szybkość realizacji określonych badań nie jest realizowana, bo zostało to rozprute, jeżeli chodzi o podziały kompetencyjne. I ostatnia rzecz, dla mnie najważniejsza. Mamy ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Z tej ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynikają określone obowiązki wtedy, kiedy mamy katastrofę o charakterze regionalnym i wtedy, kiedy ta katastrofa ma charakter ponadregionalny. Dopóki ona ma charakter regionalny, odpowiedzialnym jest wojewoda. Wojewoda odpowiada nie tylko za nadzór, ale także przewodniczy wojewódzkiemu sztabowi kryzysowemu. I on ma tam zapisane bardzo poważne obowiązki monitorowania, reagowania, powiadamiania, jak i również zarządzania kryzysowego, który zaczyna się od informacji dla mieszkańców o zagrożeniu takim czy innym. My nie mieliśmy żadnego alarmu. Nieraz zbliża się burza i dostają państwo SMS-y. My w tym przypadku nie mieliśmy nawet takiej informacji, że jest zagrożenie. Nie, że jest katastrofa, że jest zagrożenie, a już była katastrofa. Nawet tego nie otrzymaliśmy. Natomiast ostatnia rzecz. Obserwuję obecne aktywności rządu, aby wszystko ukryć. Znaczy oni skupili 100% energii nie na to, aby ukarać, pokazać, co nie działa, zamieść pod dywan, ukryć. No dlatego, że mamy Komisję Smoleńską, która zdobyła się na gigantyczne kłamstwa, oszustwa, etc. i temat jeden przykrył temat poprzedni. Natomiast jestem przekonany, że także wy, my, że temat Odry będziemy kontynuować. Że po to, żeby nie było następnych katastrof, muszą być wykonane określone aktywności kontrolne. Zapowiedział NIK kontrolę pełną, także tego całego materiału. Nie, jestem przekonany, że będziemy wiedzieć, kto zawinił. Wiemy jedno, że nie zadziałał system, bo go nie ma, bo został rozwalony, krótko mówiąc. Ja jestem przekonana, że tak jest, że doskonale rząd wie, gdzie jest winowajca, ale to
ta wiedza musiałaby być jak gdyby skonsumowana w postaci ukarania winnych. Ukarani wobec tego byliby najprawdopodobniej działacze PiSu. Ja muszę trochę tu popolitykować, dlatego że spółkami Skarbu Państwa zarządzają działacze PiSu w taki sobie sposób. To nie są fachowcy. A o tym, że tak jest i instytucjami tymi różnymi, które powinny się zajmować czy kontrolą, czy wód, czy inwestycji i tak dalej, to też są działacze PiSu. Podam taki nasz lokalny przykład. Do niedawna zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska był taki lokalny działacz PiSu. Nasz, możecie Państwo kojarzyć, to był dawny też minister, wiceminister MSW. On się wsławił w tym, że on podawał wieśmaki swojej koleżance partyjnej. Marek Surmacz i on do niedawna był zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska. Wcześniej, taka ciekawostka, był komendantem głównym OHP. Później, teraz, żeby tak kontynuować śledzenie jego kariery zawodowej, jest w tej chwili zastępcą szefa KRUZ-u. I on, wypowiadając się gdzieś tam przy zmianie tych swoich funkcji, powiedział, że on po prostu jest w zasobach kadrowych PiSu i to jest wszystko, co jest potrzebne. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że my niedawno mieliśmy takie spotkanie z rolnikami, którzy też mówili o zaniedbaniach w melioracjach tych szczegółowych, o tym, że spółki wodne są niedoposażone, a my procedując ustawę Prawo wodne bardzo na to zwracaliśmy uwagę, żeby te spółki wodne mogły w gminach każdej powstały, żeby one działały, bo to też jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o ochronę wód. I ci rolnicy powiedzieli, że po prostu no nie ma kontaktu żadnego w tej chwili z wiceszefem KRUZ-u, to po pierwsze, bo tam też były sprawy ubezpieczeń, ale w czasie naszych kontroli, chociażby u Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, to myśmy usłyszeli taką ciekawostkę, że przez kilka lat, kiedy Marek Surmacz był wiceszefem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dodam, że on jest też radnym wojewódzkim, tak? On się ani razu nie pojawił w tym inspektoracie. Ani razu nie rozmawiali. On nie rozmawiali o pomysłach, o problemach i tak dalej, bo po prostu tak to niestety jest. I pan senator wspomniał tak na koniec odnośnie sztabów kryzysowych. To ja z naszego doświadczenia, bo rozmawiałam ze starostami, właśnie z samorządowcami, z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego, to sztaby kryzysowe w wykonaniu naszego wojewody polegały bardzo często na wyrzucaniu, zarzucaniu i jak gdyby no, konflikt wojewoda, marszałek województwa lubuskiego jest też słynny, prawda, i tam nie ma współpracy, bo ktoś, kto ma zarządzać kryzysem, powinien współpracować ze wszystkimi służbami, a u nas tak nie ma. No, myślę, że w wielu województwach również. To jest zastraszanie członków wędkarzy, że oni przekroczyli swoje uprawnienia, że będą ponosić konsekwencje. Samorządowców, nasi starostowie, samorządowcy, oni byli, no, użyję słowa, opieprzani na tych sztabach kryzysowych, zastraszani, że poniosą konsekwencje tego, że po prostu ratowali Odrę. To nie jak się ma do zarządzania kryzysowego, bo zarządzanie kryzysowe to jest po prostu uruchomienie wszystkich służb i we właściwy sposób, a tu jest na zasadzie takiej, że skoro marszałek, wójt, burmistrz czy starosta podjął jakieś działania, czy wolontariusze, no to trzeba po prostu wykazać, że oni to zrobili źle, a nie na zasadzie właśnie współpracy. I tej współpracy nie ma i nie będzie. I na koniec jeszcze przepraszam bardzo, bo tutaj wspomnieliśmy też o tym, co można zaradzić. PiS ma jedną metodę na kłopoty. Kiedyś był taki serial, też jesteście młodzi, nie pamiętacie, to kłopoty Bednarski. Natomiast tutaj PiS ma też jedną metodę. Na kłopoty specustawa. I oni już, przecież minister Gróbarczyk zapowiedział, że będzie specustawa, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i tak dalej. I specustawa jest, jeśli chodzi o CPK i inne rzeczy, tak? Cokolwiek się dzieje, to oni po prostu wrzucają specustawę i myślą, że to wszystko załatwią. Nie załatwią. Tak, te specustawy są dosyć ciekawe. Zawsze jest semantyka ważna. Oddaję głos pani Agacie, natomiast tu jest następny głos z sali. Ale jeszcze jedną rzecz dopowiem. Sztab Kryzysowy Dolnośląski
Wiecie Państwo, tak, 28-29 lipca są śnięte ryby w Oławie, naprawdę dziesiątki śniętych ryb. 1 sierpnia, pod koniec sierpnia, na początku sierpnia, 1 sierpnia wędkarze zakończyli wyławianie tych ryb i też mieli problem oczywiście z utylizacją, bo to są koszty. To wiecie, kiedy pierwszy sztab się kryzysowo odbył? Kiedy pierwszy sztab kryzysowy na Dolnym Śląsku się odbył? Nie, 12 sierpnia. Znaczy kilka dni musiało upłynąć, zanim się sztab kryzysowy zebrał. No to jest po prostu sytuacja skandaliczna. Marku i tak, bo to jest tylko bardzo ważna informacja. Tutaj pan poseł mówił o tym sztabie kryzysowym. Szanowni Państwo, 31 lipca wędkarze w Oławie zebrali te ryby. 1 sierpnia właśnie dzwonił do mnie zrozpaczony prezes PZW Okręgu Wrocławskiego. On jest też z Oławy i szukał jakiejś pomocy, bo mówił, że nie wie, co z tym zrobić. Przyszła mi jedna myśl, zadzwonię do Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie. I tak zrobiłem. To było 1 sierpnia. Odebrał człowiek, poinformowałem go o sytuacji, że nie wiemy, co mamy zrobić z taką ilością tych śniętych ryb. Jest już przykry swąd, smród. Za chwilę będziemy mieli w Oławie katastrofę humanitarną. Szanowni Państwo, wiecie, co mi odpowiedział? Żebym zadzwonił do Centrum Zarządzania przy staroście w Oławie. Także to tak podsumowując. Pani Agato, bardzo proszę. Ja jeszcze tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o środki zaradcze, to Wody Polskie posiadają taki dokument w swoich zasobach. To jest plan renaturyzacji rzek w Polsce. To jest jeden ze środków zaradczych, który można wprowadzić systemowo. Natomiast jak tutaj została wspomniana specustawa, to należy wspomnieć o tym, że specustawa przewiduje dalszą budowę stopni wodnych na Odrze i kaskadyzację rzeki, która oczywiście nie sprzyja odradzaniu się życia w rzece. Więc to tyle. Proszę, pytanie. Dzień dobry. Ja jestem Krzysztof, urodziłem się w Lubsku pod Zieloną Górą, a od 10 lat jestem leasingowany do Krakowa. Próbuję sobie stworzyć taką analizę instytucjonalno-prawną tych wszystkich podmiotów, które wszyscy byliśmy uprzejmi dzisiaj tutaj powiedzieć. Mamy WIOŚ, mamy RDOŚ, mamy GIOŚ, mamy wojewodów, mamy samorządy. Słuchajcie, mamy Wody Polskie. Gdybyśmy mieli podjąć teraz decyzję i w jakikolwiek sposób to uporządkować teraz, bo widzimy, że to wymaga uporządkowania. Z jednej strony robić jeden wielki moloch ciężko, bo kto nad tym zapanuje. Z drugiej strony, jak podzielić te zadania, żeby później mieć skutecznie działające państwo. Wody Polskie dzisiaj, nie tylko Odra nam pokazuje, że one nie działają. W Małopolsce jest taki przykład. Przez Oświęcim płynie rzeka Soła. Do dzisiaj z Soły wyjmowane są ludzkie kości z obozu Auschwitz. Ludzie tam chodzą na spacery z psami, nikt o to nie dba. Kompletnie. Prezydent Oświęcimia Chwierut próbuje cokolwiek z tym zrobić, ale miasto już nie ma możliwości, bo Wody Polskie. Zobaczcie Państwo, podobna sytuacja jest z tymi wszystkimi wojewódzkimi jednostkami zespolonymi. Ja byłem rzecznikiem wojewody przez jakiś czas, więc znam trochę ustawę o wojewodzie, ale zobaczcie Państwo, jak wygląda na przykład wojewódzka straż rybacka. Na przykładzie Małopolski. Dzisiaj tym wojewódzkim komendantem, czy jak niektórzy wolą mówić komediantem, jest były asystent pana ministra Piotra Ćwika, który jeszcze niedawno został wygwizdany na Tauron Arenie, pewnie pamiętacie. Nikt nie wie, gdzie on funkcjonuje, gdzie on pracuje, gdzie on sprawuje swój nadzór, nikt nie wie nawet, jak on wygląda. Co my możemy zrobić, planując przyszłość i analizując te błędy, które teraz zauważamy, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, uporządkować te wszystkie instytucje i sprawić, żeby one budziły zaufanie, bo zwróćcie Państwo uwagę, ta sytuacja z Odrą pokazuje nam, jak my bardzo nie ufamy Państwu i jak bardzo polegamy na samorządowcach, których znamy, których my wybieramy i których po prostu traktujemy jako gospodarze naszego miejsca. Nie właśnie jak pani poseł była uprzejma opowiedzieć o tych wiosiowskich laboratoriach, bo w Krakowie wybudowano nowoczesne laboratorium GIOŚ-u, do którego WIOŚ nie ma wstępu. Wojewódzki inspektor później został PO GIOŚ-em, po czym był właśnie szefem pana Surmacza, został teraz prezesem elektrowni w Ostrołęce. I co my z tym zrobimy, nie? Dziękuję. Pierwsza, najważniejsza konstatacja. Potwierdzam obserwację, to znaczy tak to dokładnie wygląda. Mamy ogrom instytucji, które nie są powiązane z sobą kompetencyjnie.
Te kompetencje, które posiadają, nie działają, bo nie tworzą zespołu naczyń połączonych i nie dają efektu właściwej szybkiej reakcji. I teraz powiem, czego od nas oczekuje Unia Europejska, bo o tym mówiliśmy, że tu są jakieś przeszkody. Nie, nie, nie ma tych przeszkód. Po pierwsze, Unia Europejska oczekuje od nas, że nasze instytucje będą działały na rzecz ochrony środowiska, poprawiania stanu powietrza, poprawiania stanu czystości wód, doprowadzania do szybkich reakcji na rozmaite katastrofy. Takie są oczekiwania. Nie są tam określone narzędzia, jakimi mamy to czynić. Te narzędzia, które zbudował PiS, niczemu nie służą, bo są anachroniczne, przede wszystkim wolno reagujące, z pozbawieniem z imienia i nazwiska kompetencji osób, które mają obowiązek reagowania. I to w trzech elementach. Po pierwsze, monitorowania, reagowania i przeciwdziałania. Proszę sobie wyobrazić, że z naszej kontroli z Michałem Jarosem, jak przeprowadzaliśmy, wynikało, że mamy na niedużym obszarze odpowiedzialności regionalnej tu na Dolnym Śląsku, mówię o Wrocławiu, blisko 400 nielegalnych miejsc spustu rozmaitych odpadów. Prawie 400. Tych, które nie są objęte pozwoleniami wodnoprawnymi. Kto tą informację posiada? Wody Polskie na tym szczeblu regionalnym. Tam chodzą młodzi ludzie, w pana wieku mniej więcej, chodzą po tych wszystkich miejscach, zaznaczają na mapie, przekazują te informacje i na tym się kończy. Na tym się kończy. Ja przy okazji odkryłem, co się stało w Dolinie Baryczy, ta katastrofa sprzed 2 lat, o ile pamiętam. Okazało się, że mieliśmy tam do czynienia z 3 dużymi gospodarstwami rolnymi, które zastosowały pozanormatywne pestycydy i nie tylko, tam były 3 różne firmy. Przyszła gigantyczna burza, im to spłukała od razu do Baryczy i to było źródłem zanieczyszczenia. Z tego nie wyciągnięto żadnych wniosków, ja już nie mówię, nie podjęto żadnych konsekwencji, nie doprowadzono do sytuacji takiej, która pozwalałaby nam powiedzieć o tym, że się nie powtórzy. Pytanie natomiast brzmi, co mamy zrobić? Otóż oczywiście musimy przywrócić szczebel regionalny i powiązać wszystkie działające instytucje w jeden system. Czy nie może być tak, że badania są wykonywane w jednym punkcie, a ocena tych badań w innym, ale nie ma dostępu do tych badań. Monitorowanie musi być stałe i przez zaskoczenie, a nie przez poinformowanie. Kolejna rzecz, należy podnieść kary i odpowiedzialność tych instytucji, które odpowiadają za zrzuty. Kolejna rzecz, trzeba zmienić warunki wydawania pozwoleń wodnoprawnych. One są wydawane w tej chwili na 10 lat, tu rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem. Te stare są wydawane jeszcze na dłuższy okres i doprowadzić do silniejszego ich połączenia z innymi. Bo mamy tak zwane pozwolenia, które są skoordynowane, czyli połączone, ale jest ich zbyt mało i można powiedzieć, że w jednym momencie 3 bardzo niestety ważne instytucje z punktu widzenia zrzutów mogą wykonać ten zrzut w tym samym momencie, wykonując je zgodnie z swoim pozwoleniem, ale nie zgodnie z interesem Odry. Ja na koniec powiem, no jest taka akcja, aby Odra miała osobowość prawną. Ja jestem za tym, żeby Odra posiadała osobowość prawną. Zdaję sobie sprawę z tego, że to są bardzo złożone elementy, aby do tego doprowadzić, ale według mojej oceny te doświadczenia zagraniczne, przede wszystkim na innych kontynentach, pokazują, że daje to szansę, aby był z prawdziwego zdarzenia, krótko mówiąc, w konsekwencji takiej ustawy, gospodarz, który odpowiada od początku do końca za całą politykę dotyczącą Odry. No i trzeba zweryfikować te plany, które niestety w chwili obecnej są. Dotyczą one dalszego regulowania Odry, doprowadzenia do pojawienia się następnych zagrożeń, rozmaitych zagrożeń, nie tylko związanych z florą, fauną. Uważam, że ta weryfikacja powinna nastąpić jak najszybciej, bo mamy coraz mniej czasu. A ja powiem jeszcze jedną rzecz, ponieważ ja jestem inżynierem budownictwa. W związku z tym bardzo często, ale byłam też urzędnikiem przez parę ładnych lat. Pracowałam też na budowie, więc jak gdyby doświadczenie mam z jednej i z drugiej strony. I wiecie, i często inwestycja bardzo kłóci się z ochroną. Bo i my musimy zacząć sobie też to uświadamiać, że przychodzi inwestor i on mówi, wybuduje potężny zakład pracy, który da zatrudnienie dla mieszkańców gminy. I władze miasta są bardzo przychylne tej inwestycji. I pojawia się problem,
na przykład odprowadzenia ścieków. I często, ja nie mówię, że to jest, ale no, jest próba takiego trochę pójścia na skróty. Takiego, że no może nie wszystko, może, no bo przecież inwestor, no bo przecież miejsca pracy, no bo przecież podatki i tak dalej, i tak dalej. A my się chyba musimy nauczyć, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność i często inwestycja no po prostu musi być trochę droższa. O te wszystkie środki i te dodatkowe nakłady na związane z ochroną przyrody. Bo to nie dotyczy też tylko wód, ale często też dotyczy powietrza. My też mamy tak, że nie mamy jakiejś tam powiedzmy tej tak zwanej żadnych przepisów związanych z, kolokwialnie mówiąc, smrodowej, tak? A często to też oddziaływuje. I to jest właśnie wtedy, ale nie będzie tego, nie odbędzie się to poprzez specustawy, tylko poprzez kompetentnych ludzi też. I tutaj my sobie długo opowiadaliśmy o tym, że PiS jak gdyby wyczyścił wszystkie instytucje z ludzi kompetentnych, że bardzo często po prostu jest tak, że ci, którzy cokolwiek wiedzieli, znali się na tym i tak dalej, stracili pracę, bo musieli zrobić miejsce dla swoich, dla znajomych i tak dalej. I to niestety pokutuje. To niestety pokutuje i obraz właśnie tych z rzeki Odry, katastrofy, pokazał właśnie, jak bardzo niekompetentni ludzie zarządzają państwem na wszystkich szczeblach, poczynając od samej góry, bo przecież tu mamy, a tu jest pani minister, a mąż pani minister to jest w podległej praktycznie jej instytucji, a tu mamy no, powiązań takich rodzinno-koleżeńskich mnóstwo, natomiast niewiele to ma wspólnego z kompetencjami. I my po prostu musimy naprawdę się tego z powrotem nauczyć, że po pierwsze kompetencje, a po drugie też taka odpowiedzialność i właśnie kwestia pieniędzy, bo my słyszeliśmy przecież, że marszałkowie, czyli samorządy tych nadodrzańskich województw robili wspólne spotkania i oni wymyślili, że taki będą wspólnie opracowywali program ratowania Odry, ale my musimy mieć świadomość, że za tym muszą mieć olbrzymie pieniądze. To nie ma tak, że samorządy sobie z tym poradzą, dlatego że zobaczcie, to samorządy pierwsze reagowały na pandemię. Ja o tym będę powtarzała, dlatego że no, myśmy się do tego przyzwyczaili, że te samorządy to mają jak gdyby budżety bez dna. To tak nie jest. Jak Ukraińcy to też samorządy. Teraz Odra i znowu samorządy. No nie. To muszą być naprawdę potężne pieniądze z kasy państwa, bo to jest po prostu nasze wspólne dobro. A ja śmiem twierdzić, że wiecie, to może się zdarzyć tak, że wójt, burmistrz jest nasz, no to tutaj dorzucimy coś tam, a tu nie tak i tak dalej. Ja mówię po prostu, jak to wygląda w tej chwili. I mówię rzeczy, które może są niewygodne, ale one są po prostu prawdziwe i my naprawdę musimy to o tym myśleć i to zmienić. Dzięki. Następne pytanie. Na końcu jest jeszcze. Tu jeszcze dwa są. Tam. Dzień dobry, Kajetan Kowalik z Częstochowy. Ja mam pytanie, czy rząd nie mógłby w jakiś sposób finansowo wspomóc przedsiębiorców, żeby zaniechać dalszym nielegalnym utylizacji odpadów, żeby po prostu nie było dalej takich sytuacji, że nagle ludzie się dowiadują, że rzeka jest zanieczyszczona. Bardzo króciutko, otóż w tych środkach, które rząd, po które nie sięga w chwili obecnej, one są europejskie, tam jest cała pula środków właśnie na ten cel. Dokładnie na ten cel. O ile pamiętam, to jest około 800 milionów euro w ramach tej puli środków na ten nasz, już w cudzysłowie, Polski Ład czy Polski Burdel, jak niektórzy mówią. Tam są środki finansowe, żeby pomóc przedsiębiorcom i samorządom w zakresie ochrony środowiska. Więc jest projekt, jest nawet determinacja instytucji unijnych, aby to zadanie zrealizować. Natomiast rząd nie sięga po te środki finansowe z powodu Izby Dyscyplinarnej, dwóch gości, których próbują do Sądu Najwyższego nadal wsadzić, ale te środki i ten program jest.
Dzień dobry, Łukasz Kropski, radny gminy Siechnice Podwrocławskiej, przez którą też Odra przepływa. Ja takie pytanie trochę, może nie o tym, co się stało, a co możemy z tego uzyskać dla Odry. No już padło o osobowości prawnej, o renaturalizacji, ale czy co jeszcze możemy zyskać dla Odry, jak to wykorzystać? Mówi się o projektach rekreacyjnych, jak od dawna już od Blue Velo. Mówi się o kolejnych przystaniach, ale co jeszcze możemy zyskać dla Odry na przyszłość, żeby rozwijać tą Odrę i żeby jej wykorzystanie też nie powodowało kolejnych problemów, bo też na to trzeba zwrócić uwagę. Damy najpierw pani głos, bo dawno pani nie zabierała. Powiem tak, żeby nie było, że jestem przeciwko tutaj regulacjom unijnym. Może się niefortunnie wyraziłam, jak najbardziej dzięki regulacjom unijnym w ogóle zaczęliśmy bardziej dbać o środowisko i między innymi jednym z wymogów dyrektywy wodnej, którą Polska w pełni zaimplementowała do prawa, czyli nasze polskie prawo może być zapisane inaczej, nie słowo w słowo, ale musi być zgodne co do celów z dyrektywą unijną. Mamy obowiązek osiągnięcia ekologicznego stanu wód i myślę, że w tym wypadku to powinien być dla nas teraz priorytet i na tym powinniśmy się skupić. I w momencie osiągnięcia tego stanu wód dobrego będzie można myśleć o różnych także przedsięwzięciach zlokalizowanych w okolicach rzeki, no bo dobrze wszyscy wiemy, że rzeka to nie tylko miejsce występowania chronionych gatunków, ja patrzę przede wszystkim z tego punktu, ale także miejsce rekreacji i wypoczynku dla wielu ludzi w całej Polsce. Od wieków ludzie osiadali się przy rzekach i czerpali korzyści z rzeki. My akurat we Wrocławiu nie mamy ujęć wody z Odry, ale w wielu miastach z dużych rzek korzystamy, no pobieramy wodę, prawda? Więc to jest nasze dobro wspólne, o które powinniśmy dbać, ponieważ wykorzystujemy je na co dzień. I tak jak tutaj przedmówcy wspominają, tutaj pokazuje się taki smutny obraz obecnych władz, że właściwie ta ochrona środowiska, a zwłaszcza przyrody, jest takim koniecznym dodatkiem narzuconym właśnie przez różne instytucje. I to jest bardzo przykre, bo myśmy powinni się szczycić tym, że dbamy o nasz własny dom, bo zostawiamy ten dom następnym pokoleniom, a od tego, w jakim stanie zostawimy ten dom, będzie zależeć życie tych pokoleń. Jeszcze tak po 2 minuty, bo jesteśmy po czasie, więc... To ja o tobie teraz. O mnie? Tak, Michał Jaros, bardzo mi się spodobał, jak do mnie zadzwonił i powiedział, spojrzyj na taką propozycję parku krajobrazowego obejmującego między innymi Siechnicę. I ja spojrzałem na to, to jest program troszkę odległy w czasie, jeżeli chodzi o jego zbudowanie źródła, ale bardzo, bardzo dobry to jest przykład, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Wyznaczyć w określonych obszarach strefę ochronną, określony rodzaj inwestycji, określony sposób zagospodarowania, program także zalesiania obszarów bezpośrednio przylegających Odrze i zatrzymać proces odwrotny, gdzie przy rzece likwidowane są całe zielone areały, które tej rzece służą. Jak popatrzyłem, proszę Państwa, na to, co zrobiła Marta Kaczyńska z jej mężem, zrobili ten słynny przekop, który widać na mapie, jakiej jest wielkości, i że wody polskie nie reagowały przez te 3 lata trwania tej inwestycji, to byłem przerażony. W związku z tym mam też taką receptę, aby poszczególne odcinki rzeki oddać samorządom po to, żeby najpierw przygotowały plan. Ten plan podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu, a potem udzielając pomocy gminom, można było te zadania, krótko mówiąc, wykonać. Ponieważ ja byłam samorządowcem, byłam przewodniczącą Rady Miasta w Gorzowie Wielkopolskim i pracowałam w samorządzie, jestem absolutnie za tym, żeby oddać to samorządom, bo samorządy po prostu sobie z tym najlepiej poradzą, ale we współpracy z tymi, którym ta Odra ma też służyć, czyli od strony turystycznej, ale też ja bym nie wykluczała inwestycji, ponieważ tak jak mówię, to się często kłóci, ale można to wszystko skoordynować. Tam pan pytał o przedsiębiorców, tak? To ja tylko 2 słowa powiem na temat tego, jak przedsiębiorcy ci nadodrzańscy
jak to wygląda. Pani minister Semeniuk, wychodziłam, wierzę, i szybko zrobili ustawę. Wiecie, jak szybko się robi, to się często robi głupotę, tak? I żebyście wiedzieli, jak ta ustawa o pomocy przedsiębiorcom na Dorzańskim skonstruowana jest, żeby uzyskać, to wyobraźcie sobie, że ona tak wygląda, że tak teoretycznie każdy z Wrocławia, kto prowadzi jakąś działalność i ma odpowiednie PKD, jest na drugim końcu, kilometry od Odry, może uzyskać takie dofinansowanie, ponieważ jednym z elementów tego jest to, że są wymieniane powiaty naddodrzańskie, 20 kilka powiatów, w których się Wrocław mieści, Szczecin na przykład, tak, ale to wcale nie musiał ponieść straty akurat w związku z katastrofą na Odrze. Więc ta pomoc taka dedykowana często trafia, zresztą te wszystkie tarcze, nie tarcze, też mamy informacje, że one nie zawsze trafiły tam, gdzie trzeba. I nie zrobi się tego bez udziału przedsiębiorców. Więc jeśli taka pomoc miałaby trafić do... Jestem całym sercem za tym, żeby jeśli ktoś buduje inwestycje i chce zainwestować w takie ekologiczne rozwiązania, to powinien mieć profity, powinien mieć jakieś dodatkowe punkty przy przyznawaniu środków. Tak? Tylko że reguły nie powstaną w ministerstwie żadnym, bo tam nie ma na co liczyć. To musi być zawsze we współpracy samorządy przede wszystkim i tych, do których ta pomoc miałaby trafić. Tak, bardzo proszę. Pan Marek Drobiński, już nie? No to my, szanowni państwo, no, my kończymy temat na dzisiaj, ale nie kończymy tematu Odry. Będziemy Odrę odratowywać. Przede wszystkim chcemy, żeby Odra była takim miejscem dla nas do spędzania wolnego czasu. Tak zawsze było i będziemy zmieniali to, co się w ostatnich latach wydarzyło. Ja jestem zbudowany tym, co przez wiele lat się zadziało, że Odra była czystsza, Odra była bardziej dostępna dla ludzi. Pojawiły się inwestycje, pojawiły się plaże, nawet prywatne plaże. Pojawili się przedsiębiorcy, którzy organizowali wycieczki po Odrze. Pojawiły się statki, pojawiło się inne życie. I nagle to my nie możemy sobie dać tego odebrać. Znaczy musimy zrobić wszystko, żeby wrócić do tej sytuacji sprzed katastrofy i budować tak nasze miasta, nasze wsie, tak budować Polskę, żeby nie ingerować w Odrę, ochronić ją chociażby poprzez powołanie Parku Krajobrazowego i tych wiele innych zadań. Myślę, że możemy to zrobić razem, bo społeczeństwo obywatelskie polega na tym, że nie tylko politycy, samorządowcy biorą w nim udział, ale przede wszystkim też, co najważniejsze, biorą w tym udział społecznicy, obywatelki i obywatele. Wasza siła, proszę, żebyście nie ustępowali w kontroli, w pomysłach, w rozwiązaniach, żebyście też wspierali tych, którzy na co dzień z tą Odrą pracują, walczą dla niej i dzięki niej też żyją. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w tej dyskusji, naszym panelistom, po kolei panelistkom. Pani poseł Krystyna Sibińska, dziękujemy. Pan Marek Drabiński, pani Agata Brzezińska i pan senator Bogdan Zdrojewski. Dziękujemy serdecznie wam też za udział i tym wszystkim, którzy nas obserwowali w internecie. Dziękujemy bardzo.